Uroczystą mszą świętą rozpoczęła się w Sopocie 22. Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Budujemy lepszą Polskę”. Rodzime instytucje finansowe budują lepszą Polskę. To hasło, pod którym w tym roku się spotykamy. Hasło, w które głęboko wierzymy. To jest zadanie, które kasy podejmują bezustannie od pierwszego dnia swojej działalności. To kasy są organizacją, która jest własnością prawie 3 milionów obywateli. Więc można powiedzieć, że one są własnością Polaków, takim dobrem narodowym, które budowane jest dla pożytku wszystkich, którzy w Polsce żyją, działają. Budujemy od 20 paru lat. Wydaje się nam, że dla kilku milionów Polaków budujemy lepszą przyszłość, ponieważ Polacy pracują w swoim kraju, chcą tutaj swoją przyszłość lokować, a więc budują też lepsze państwo, lepszy kraj. No to jest moment, kiedy możemy się spotkać, podsumować rok, posłuchać o planach na nadchodzące miesiące, no ale przede wszystkim możemy usiąść razem, ogrzać się od siebie wzajemnie, naładować akumulatory, zrobić tą energię potrzebną nam do tego, żeby skutecznie i dobrze działać przez cały następny rok. Należy, chwaląc tych, którzy przez lata zakładali skoki, którzy dali podwaliny pod naprawdę mocny polski dąb tychże skoków, żeby ci ludzie mogli się rozwijać dalej bez tych obróż, kagańców, które ostatnio im władze zafundowały. No, być może już od jesieni przyszłego roku będą lepsze wiatry. Mam nadzieję, że skoki się będą dalej dynamicznie rozwijać mimo problemów w otoczeniu legislacyjnym, że będą dalej działać na rzecz swoich członków, że będą dalej realizować tę swoją piękną misję, działając nie dla zysku, ale żeby służyć. Przede wszystkim stabilizacji prawa. To jest to, czego nam w tej chwili najbardziej brakuje. Otoczenie regulacyjne, otoczenie nadzorcze zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny. Po to, żeby kasy mogły odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, po to, aby mogły pracować nad spełnieniem nowych stawianych przed nimi wymogów, potrzebują po prostu czasu. To nie jest tak, że my nie potrafimy tego zrobić. Ale jeżeli mamy się zmieniać, to potrzebny jest nam czas na te zmiany. W związku z tym to, czego najbardziej kasom życzę, to czego w mojej opinii kasy najbardziej potrzebują, to stabilizacji właśnie w tym obszarze. Pomimo licznych przeszkód w prowadzeniu działalności, skoki spodziewają się dodatniego wyniku finansowego za 2013 rok w wysokości 85 milionów złotych. Za to do 19 miliardów złotych wzrosły aktywa całego systemu skok. Rośnie także zaufanie członków kas. Według najnowszych badań agencji Millward Brown aż 92% z ponad 2 milionów 600 tysięcy z nich ufa skokom.